27 dzień naszej podróży. Jesteśmy w mieście Selma w stanie Alabama. Jesteśmy przed bardzo ważnym historycznie mostem. Mostem, który stał się symbolem dążenia Afroamerykanów do nadania im tak naprawdę praw wyborczych. Były poprawki do konstytucji, które jakoby dużo, dużo wcześniej im to gwarantowały, ale tak nie było, ponieważ panowała zasada, którą się zwykło nazywać Jim Crow. Jim Crow to była taka karykatura afroamerykanina już pod koniec XIX wieku i potem za tym powiedzeniem, za tym symbolem stanęła taka obstrukcja, przeszkadzanie, prześladowanie ludności czarnoskórej i nie dało rady, zwłaszcza w Stanach Południowych, mieć absolutnie dostępu do urn wyborczych. No bo kiedy teraz jechaliśmy od strony Florydy, to ja jadąc przez stan Alabama, tak naprawdę ze 3-4 osoby to byli biali, którzy kierowali samochody, a reszta to byli Afroamerykanie. I tak podobnie było zresztą w kwestii dystrybucji populacji w tym stanie w latach 50., 60. XX wieku i wcześniej oczywiście. Więc jeżeli było ich połowa, a tylko 2% byli to ci, którzy mogli pójść do urn wyborczych, no więc zaczęło kipieć, chociaż dosyć pokojowo. No bo co oni mogli właściwie wtedy zrobić? Były regionalne tutaj prawa, lokalne, był gubernator Wallace, który nie chciał absolutnie dopuścić do tego, żeby cokolwiek się zmieniło. I to tak wolno się snuło jeszcze przez wiele, wiele lat, a kto wie, jak jest i do tej pory. W każdym razie, 7 marca poszedł stąd pochód, demonstracja. Dlaczego? Otóż dlatego, że w innym mieście, w mieście Marion, w stanie Alabama, został postrzelony najpierw koło połowy lutego 1965 roku Jimmy Lee Jackson. Stanął w obronie swojej matki i dziadka, kiedy to demonstracja została brutalnie spacyfikowana, i uciekli do jakiegoś lokalu, baru, restauracji. Tam stanął w obronie właśnie swojej rodziny, no i został zastrzelony. Ten state trooper, taki policjant, tam jest, różne są nazwy służb tutaj, po 40 latach w 2005 roku się przyznał, że rzeczywiście strzelił, ale w samoobronie został wyrok wydany w stosunku do niego, że był to tak zwany manslaughter, czyli nieumyślne spowodowanie śmierci, 6 miesięcy wyroku. Wracając do 65 roku, kiedy Jimmy Lee Jackson umiera, czarnoskórzy mieszkańcy tutaj tych obszarów, ale w ogóle stanu też, ale przyjeżdżają z innych stanów, chcą coś zrobić. Mają pomysł, żeby pomaszerować do stolicy stanu, czyli do Montgomery. To jest stolica stanu Alabama. 7 marca następuje bardzo brutalne rozpędzenie tej demonstracji dokładnie po drugiej stronie tego mostu. Nazywa się do tej pory ten dzień jako Bloody Sunday. W wielu historiach wielu narodów takie określenie się pojawia, tutaj też. 2 dni później przyjeżdża Martin Luther King i wie, że jest póki co ważny wyrok sądu, który nie pozwala im jeszcze maszerować. Bez obstawy, bez federalnej zgody i tak dalej. Dochodzą do połowy mostu, trochę dalej, i wracają. Wracają i pamięta się to jako Turnaround Tuesday, bo to było we wtorek, czyli wracają. Dopiero po 2 kolejnych tygodniach, 21 dnia marca 65 roku, rzeczywiście prezydent Lyndon Johnson klepnął zgodę na to, żeby dla 3000 maszerujących wyasygnować prawie 2000 federalnej obstawy, żeby lokalna biała społeczność tutaj nie dokonała na przykład tego, czego dokonała 9 marca, czyli na przykład pobiła w nocy po marszu, tym zawróconym marszu, jednego z białych sympatyków tego ruchu niepodległościowego, można powiedzieć, czy dążącego do praw wyborczych, i ten człowiek zmarł. Więc maszerują oni przez 4 dni do Montgomery, śpią po drodze gdzieś, gdzie się da tak naprawdę, i docierają do Kapitolu i przedstawiają swoje interpelacje.
3000 ludzi stąd wyszło, 25 tysięcy przyszło pod Kapitol w stanie, w stolicy stanu Alabama. Edmund Pettus Bridge. Ciekawe jest to, że Edmund Pettus to generał Konfederatów, bardzo mocno zasłużony dla sprawy walki o interesy południa. Zmarł w 1907 roku, ale jeszcze zanim zmarł, zdążył być szefem, głową Ku Klux Klanu tutaj w stanie Alabama. Może dziwić niektórych, dlaczego taka nazwa jeszcze widnieje. No bo jesteśmy na południu Stanów i trudno tutaj będzie według naszego tutaj amatorskiego rozeznania szybko wszystko i naprawdę tak plus minus zmienić. Czyli odwrócić to, co tu się dzieje. No bo widzimy różne reakcje, widzimy różne zachowania i różne sympatyzujące jeszcze wątki. Edmund Pettus Bridge na razie zostaje. Barack Obama w 2015, prezydent, który wtedy był urzędującym prezydentem, rzeczywiście przeszedł tędy na czele takiej upamiętniającej ten 65 rok demonstracji. Za nami tam jest całe miasto i jest takie specjalne centrum, bo ten most jest pomnikiem historii dla Stanów. Ale jak popatrzeć na to, co tutaj jeszcze jest do zrobienia, to myślę, że trochę to jeszcze potrwa. Ze stanu Alabama, z miasta Selma, pozdrawiamy.